zaszczycona, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji tego święta. To niezwykły zaszczyt móc powitać Państwa na uroczystości z okazji jubileuszu stulecia istnienia naszej szkoły. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które minione zawsze pozostają w pamięci. I chociaż czas je porządkuje, to także dodaje im blasku, a dzisiejsze spotkanie przywołuje je ponownie. Ponad 100 lat temu, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. I wtedy okazało się, jak dużo pracy czeka naszych rodaków. Jednym z wyzwań była walka z analfabetyzmem. Tak. 100 lat temu wielu Polaków nie potrafiło czytać i pisać. Należało to jak najszybciej zmienić, zaczynając od wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Szkoła numer 4 powstała jako dwuklasowa szkoła dla dzieci żydowskich. Przez pierwsze 8 lat uczyły się tu tylko dziewczęta wyznania mojżeszowego, a siedziba placówki wielokrotnie się zmieniała. Mieściła się przy ulicy Sadowej, Piłsudskiego, Międzyrzeckiej i Narutowicza. Tak jak Kornel Makuszyński wykazywał się fantastycznym talentem, wyjątkowym poczuciem humoru, błyskotliwością, ciepłym i życzliwym stosunkiem do świata i do ludzi, tak od 100 już lat swoją historię pisze społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej. To piękna historia. Czując się zobowiązanym jako honorowy przewodniczący Komitetu Obchodów, zapoznałem się z tą historią. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tych 100 lat temu, w odrodzonej, niepodległej Rzeczypospolitej, powstała w Białej Podlaskiej jako szkoła wyznaniowa dla dziewcząt, dla społeczności wyznania mojżeszowego, której bardzo istotna część stanowiła wówczas społeczność Białej Podlaskiej. Szkoła, która miała takie swoje wewnętrzne ciepło i otaczała innych ludzi, bym powiedział, taką atmosferą, która tutaj się wytwarzała. Lubelski kurator oświaty, pani Teresa Misiuk, na ręce pani dyrektor Rolanty Mazuruk oraz całej społeczności szkolnej z okazji jubileuszu stulecia Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej składa wyrazy uznania dla dorobku szkoły opartego na kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu poszanowania fundamentalnych wartości dobra, prawdy i piękna. W 2002 roku naszej szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego i wręczono sztandar szkoły. Jego utwory stały się doskonałym materiałem do pracy wychowawczej. Tego uczyli i uczą nas nauczyciele w naszej szkole, ci, którzy w latach wojny organizowali tajne nauczanie i ci współcześni, którzy codziennie powtarzają, jak ważny jest szacunek do człowieka, którzy uczą odróżnić dobro od zła. Dzień dobry, że Was i ja to lubię.
szkole umieściliśmy informację, że honorowy patronat nad jubileuszem stulecia szkoły obejmuje prezydent miasta, pan Michał Litwieniuk. Jest jeszcze książka przedstawiająca historię szkoły podstawowej. Znajdują się tutaj, szanowni państwo, pamiątkowe zdjęcia. Jest też kadra pedagogiczna. List dyrektora szkoły do przyszłych pokoleń. Są też, szanowni państwo, listy uczniów. Tego jest sporo. Są też wypisane plany i marzenia dotyczące dzieci, kim chcieliby być w przyszłości. I na koniec, szanowni państwo, umieściliśmy też gazety, a jest tutaj dużo różnych spraw, no sporo też i o pandemii. Szanowni państwo, kapsuła czasu zostanie otwarta za 20 lat. Teraz ją zamknę komisyjnie.